Hej, witajcie, tu Ula Kamińska i 30 tysięcy dni. Zapraszam Was na moje nowe nagranie z cyklu 30 filmów w 30 dni. O co chodzi w tym wyzwaniu? Mówię w pierwszym nagraniu z tego cyklu, które podlinkuję Wam w opisie pod tym nagraniem. Wiecie, gdy przyjechałam do Anglii, ponad 5 lat temu już, to zaskoczyło mnie wiele rzeczy. Wiele rzeczy było innych niż to, co znałam w Polsce. Ale jedną z takich rzeczy, o której chcę dzisiaj powiedzieć, było to, że ze zdziwieniem, takim rosnącym, takim wewnętrznym zdumieniem obserwowałam to, że w związku, będąc w związku, a zwłaszcza w takim wieloletnim związku, można być dla siebie uprzejmym. Byłam w jakimś takim naprawdę zdumieniu i jakimś takiego rodzaju szoku, gdy widziałam, jak ludzie, którzy są ze sobą właśnie już bardzo, bardzo długo, zwracają się do siebie nawzajem z takim szacunkiem i uprzejmością. Po prostu zwykłą, taką ludzką uprzejmością. I ta moja reakcja wewnętrzna na to w którymś momencie dała mi do zrozumienia, że to jest jednak coś nowego dla mnie. I wiadomo, że są różne odcienie i różne cienie i blaski właśnie tej takiej uprzejmości i o każdym z tych aspektów nie będę dzisiaj mówić. Chcę dzisiaj tylko powiedzieć o w ogóle takiej możliwości, że jest w ogóle taka możliwość bycia dla siebie uprzejmym w wieloletnim związku. Bo wiecie, na początku, gdy człowiek jest zakochany, to chce naturalnie robić dobre wrażenie i wtedy bardzo często jest zwyczajnie miły dla tej drugiej osoby, bo zależy właśnie nam na tym, jak jesteśmy odbierani, jak jesteśmy postrzegani. Natomiast przychodzi taki moment właśnie w relacji, kiedy, tak przynajmniej wynika to z mojego doświadczenia i z moich obserwacji, kiedy jest taki moment, kiedy myślimy, no dobra, teraz już chyba możemy przestać udawać i możemy zacząć być prawdziwi i w związku z tym właśnie myślimy, że jesteśmy wtedy bardziej autentyczni i że ta uprzejmość i bycie dla siebie miłym to pochodziło z czegoś, co w nas autentyczne nie było. A ponieważ ten kanał jest przede wszystkim o byciu autentycznym, odkrywaniu siebie, wracaniu do siebie, byciu w relacji z samym sobą, to moje pytanie na to nagranie jest następujące. Czy rzeczywiście bycie autentycznym wyklucza bycie uprzejmym? I sama to długo obserwowałam w sobie również. I na dziś widzę to tak. Wszystko zależy od tego, z jakich przekonań we mnie ta autentyczność się wydarza. Dlatego, że to, co czuję w danym momencie i co widzę jako autentyczne w sobie, to bezpośrednio wypływa i zależy od tego, w co wierzę. Czyli jaki mam zestaw przekonań dotyczących samej siebie, samego siebie, świata, życia i relacji. Więc na przykład, jeżeli na przykład wierzę, że wszystko ma się dziać wokół mnie, że ja jestem tutaj centrum w tym związku, że wszystko w tym związku, w obrębie tej naszej relacji ma się dziać tak, jak ja chcę. To wtedy, jeżeli wierzę w coś takiego, autentyczne będzie, że będę reagowała i będę czuła i wyrażała złość i wściekłość, niezadowolenie i rozczarowanie za każdym razem, kiedy na przykład mój partner będzie chciał zająć się czymś innym niż mną. Natomiast jeżeli wierzyłabym w coś takiego, że nie wszystko musi się dziać wokół mnie i nie wszystko musi być tak, jak ja chcę, to autentyczne byłoby wyrażenie zupełnie i czucie zupełnie innych emocji na pomysł na przykład partnera, że chciałby zająć się danego dnia czymś innym niż mną. Może nawet byłaby to radość, może nawet entuzjazm, wsparcie. I wiecie, to jest bardzo ważne odkrycie.
Więc ten temat wydaje się taki trochę lekki na dziś, ale tak naprawdę tak nie jest. Dlatego, że naprawdę moim ogromnym odkryciem, które bardzo dużo zmieniło w moim życiu, jest to, że moja autentyczność to po prostu moja reakcja na to, w co wierzę. A wierzyć mogę w kompletnie bzdurne rzeczy. Zrozumiałam, że moja autentyczność to nie jest coś sztywnego, danego mi, albo kiedyś tam, albo wrodzonego mi, z czym się urodziłam, albo coś ustalonego raz na zawsze, że to i to i to i to to jest moja autentyczność. Ja taka jestem. Moja i twoja autentyczność to nie jest coś takiego jak wrodzonego, jak kolor oczu na przykład. Wiecie, ja przez większość swojego życia funkcjonowałam głównie na emocjach typu poczucie zagrożenia, lęk, wstyd i związana z tymi emocjami właśnie taka nieustanna walka, podejrzliwość. Więc dlatego, gdy zaczęłam odkrywać swoje emocje, gdy zaczęłam dopuszczać je do głosu, gdy zaczynałam uczyć się je czuć, to przez jakiś czas byłam przekonana, że to jest właśnie moja autentyczność. Nawet raz gdzieś tam na początku swojego procesu trafiłam na sesję, taką właśnie, wydawało mi się, że to będzie taka sesja wspierająca mnie właśnie w moim takim powrocie do siebie, zrozumieniu siebie. Trafiłam na sesję do pewnej osoby i ona właśnie powiedziała na moje wyznanie, że doświadczam takich silnych, nieadekwatnych emocji często, bardzo takich gwałtownych, często na jakieś drobne sytuacje i to się bardzo powtarza i co ona może mi na to powiedzieć? I ona wtedy powiedziała, to absolutnie jest prawda. To, co czujesz zawsze, w każdym momencie, to jest prawda i tego się całkowicie trzymaj. Że absolutnie nie należy kwestionować, podważać swoich uczuć i emocji, ich prawdziwości, czyli tego, że mówią prawdę o danych sytuacjach, o danych wydarzeniach. Ale ja jednak nie byłam taka do końca przekonana, dlatego że czułam tej złości, tej wrogości, tej niechęci, tej nienawiści tak dużo, że w tak nieadekwatnych sytuacjach, że czułam, że no ja to czuję, to jest we mnie, ale to nie jest w jakiś sposób moje. Tylko nie umiałam tego jeszcze zobaczyć, o co tu chodzi. I wiecie, gdy zaczęłam pracować z przekonaniami, to wtedy zrozumiałam, co tu się faktycznie dzieje. Bo zobaczyłam, poczułam, doświadczyłam, jak drastycznie może się różnić moja autentyczna reakcja na coś w zależności od tego, w co wierzę, a z tych przekonań właśnie płynie jakaś interpretacja danej sytuacji. I to ta interpretacja wywołuje twoje emocje, które czujesz, że w danym momencie są autentyczne, że to jest twoje autentyczne ja. I wtedy zaczęłam bardzo pilnie obserwować samą siebie właśnie pod tym kątem. I za każdym razem praktycznie, kiedy byłam, czy kiedy czułam się zła, wściekła, obrażona, to próbowałam dotrzeć właśnie, co leży u spodu tej reakcji emocjonalnej. Praktycznie zawsze docierałam do swoich własnych przekonań, zazwyczaj na swój temat. I sprawdzałam wtedy, co by było, gdyby zaistniała ta sama, identyczna sytuacja, ale moje przekonania co do mnie samej, albo co do miłości, albo co do relacji, byłoby inne. I zamykałam sobie oczy, wyobrażałam to sobie, że mam zupełnie inne przekonanie i zachodzi ta sama sytuacja, jaka wtedy byłaby moja autentyczna reakcja. I wiecie, powiem wam tylko tyle, że byłam naprawdę bardzo zdumiona rezultatami tych odkryć. I to jest też jedna z takich głównych metod, jakimi ja pracuję z osobami właśnie na sesjach czy na warsztatach. I jest to jedna z takich bardziej praktycznych i zmieniających, transformujących metod, jakie ja znam i z jakimi ja sama ze sobą pracuję. I z serca was zapraszam właśnie do pracy w ten sposób ze sobą,
bo możecie się bardzo zdziwić, że to, co całe życie uważałaś za swoje, za moje, to jestem, ja taka jestem, to jest moja autentyczność, możesz zobaczyć, że to płynie z czegoś, co w ogóle nie jest twoje, z jakiegoś starego, bardzo starego przekonania, które zostało ci jeszcze w spadku po rodzicach na przykład i które nigdy nie zostało zweryfikowane. Albo takie przekonania, które są efektem właśnie toksycznego dzieciństwa albo traumy dzieciństwa. I wracając do tematu, który właściwie był tylko trochę takim pretekstem do powiedzenia o czymś ważnym, ale chcę wrócić teraz na koniec do tego. Ja widzę to tak, że brak szacunku, brak uprzejmości w relacji jest bardzo dobrym drogowskazem, jakąś taką wskazówką, że jest tutaj we mnie jakieś przekonanie, że wierzę w coś nieprawdziwego. A jeżeli chciałbyś wsparcia w tym procesie, jak pracować właśnie z przekonaniami, to zapraszam Cię do pracy ze mną. Dziękuję Wam, że byliście. Mam nadzieję, że to był dla Was fajny temat. Dajcie znać w komentarzu. Jeżeli to nagranie miało dla Was wartość, to zapraszam do polubienia, do subskrybowania tego kanału i zapraszam Was już jutro na kolejne nagranie z cyklu. Trzymajcie się.